walentynki. Zakochana para jadła walentynkową kolację. Byli sobą zauroczeni od liceum. Potem ich relacja rozkwitła na dobre. Akurat się poznali tego dnia, 14 lutego. Obchodzili drugą rocznicę poznania się w liceum. Na kolację były wykwintne dania przyrządzone przez zakochanych. Na przystawkę hiszpańskie tapas, czyli przekąski. Na danie główne francuska wołowina po burgundzku. Deser składał się z włoskiej panakotty. Do popicia w kieliszkach były wytrawne, czerwone i białe wina pochodzące z Portugalii. Po kolacji, która odbywała się we wspaniałej atmosferze, dziewczyna poszła się wykąpać. Łazienka oświetlona była zapachowymi świecami, wanna otoczona płatkami kwiatów. Woda była na tyle gorąca, że mogła się zrelaksować. W dodatku zawierała dużą warstwę piany. Po kilku minutach do kąpieli wszedł chłopak. Kąpiel została przygotowana przez dziewczynę. Bawili się i odpoczywali w łazience 2 godziny. Następnie zakochani skierowali się do wyszykowanego zdobieniami walentynkowymi, różowymi poszewkami oraz płatkami czerwonej róży łoża dla 2 osób. Mieściło się w sypialni. Po wejściu narzeczonych dało się słyszeć chichot i czułe słówka, głównie dziewczyny. Zakochani rozpoczęli miłosne igraszki grą wstępną, na którą składały się łaskotki, pieszczoty ciała, niegrzeczne zabawy i tym podobne. Po godzinnej zabawie przeszli od gry wstępnej do miłosnych uniesień. Dało się to słyszeć na cały dom. Potem nastała totalna cisza, która mogła niepokoić. Narzeczony wstał, aby skierować się do toalety. Narzeczona została w łożu. Po tym, jak załatwił sprawy fizjologiczne, dało się usłyszeć krzyk. Natychmiast mężczyzna tam poszedł i ujrzał ciało swojej ukochanej w kałuży krwi. Przyglądał się temu przez około 5 minut z zamkniętymi prawą dłonią ustami. Następnie rozejrzał się po każdym z pomieszczeń, aby sprawdzić, czy nikt się nie włamał oraz czy wszystko jest zamknięte. Chodził po cichu w niepewności, w strachu oraz przerażeniu. I nagle usłyszał ciche kroki. Z czasem stawały się coraz głośniejsze. Mężczyzna, odwracając się, nie zauważył nikogo. Jednak dało się usłyszeć dźwięk, jakby ktoś lub coś chodziło po górnej kondygnacji. Skierował się tam, aby odnaleźć epicentrum dźwięku. Na schodach dostrzegł krwawe ślady stóp, które prowadziły na górę do łazienki, w której był przed chwilą. Jednak na górze nikogo nie było. Wrócił na dół i nagle usłyszał, jak coś lub ktoś mówi, tak jakby mówi mu wprost do środka lewego ucha. Zniszczyłeś mi życie, głos powiedział cicho. Odwracając się, zamarł na widok, jaki przed sobą ujrzał. Widział ciemną postać, która trzymała w lewej dłoni nóż. Przemówiła. Zniszczyłeś mi życie. Przez ciebie moja narzeczona mnie zdradziła. Zapłacisz za to. Zaczął cicho. Zapłacisz za to. Zapłacisz za to. Zapłacisz za to. Zapłacisz za to. Zapłacisz za to! Mówił coraz głośniej. To przez ciebie! Ciemna kreatura rzuciła się na mężczyznę i zadała kilkanaście ciosów nożem. Istota zniknęła bez śladu. Minęła właśnie 5 w Radiu Z. Najpierw o tym, co otrzymaliśmy w ostatniej chwili. Otóż w miejscowości Lipniki Stare koło Pułtuska doszło do makabrycznej zbrodni. W domu zginęła para narzeczonych w nocy z 14 na 15 lutego. Wiadomo, że para obchodziła walentynki. Sprawca zadał kilkanaście ciosów nożem w klatkę piersiową oraz w brzuch. Policja zabezpieczyła ślady krwi. Mężczyzna, który szukał najwyraźniej sprawcy, sam padł ofiarą seryjnego mordercy. Obecnie policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności w celu ustalenia przyczyny przebiegu morderstwa oraz poszukiwania sprawcy tej makabrycznej zbrodni. Sekcja zwłok zostanie przeprowadzona w najbliższy poniedziałek. Przechodzimy dalej.
Scenariusz Sebastian Archacki.